Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale pierwszym, wersety od 5 do 17? Za dni Heroda, króla judzkiego, był pewien kapłan o imieniu Zachariasz, ze zmiany Abiasza. Żona jego była córką z rodu Aarona i miała na imię Elżbieta. Byli oboje sprawiedliwi przed obliczem Boga, chodząc nienagannie we wszystkich poleceniach i ustawach Pana. Nie mieli potomstwa, dlatego że Elżbieta była niepłodna. Byli oboje w podeszłym wieku. Gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, zgodnie z kolejnością przypadającej na niego zmiany, padł na niego los, według zwyczaju urzędu kapłańskiego, aby wszedł do świątyni Pana palić kadzidło. Tłumy ludzi modliły się na zewnątrz w czasie kadzenia. Ujrzał anioła Pana, stojącego po prawej stronie kadzidlanego ołtarza. Zachariasz się przestraszył, gdy go zobaczył. Powiedział do niego anioł: nie bój się, Zachariaszu. Wysłuchana została twoja modlitwa, a twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będziesz miał radość i wesele. Wielu będzie się radować z jego narodzenia, bo będzie wielki przed obliczem Pana. Wina ani mocnego napoju nie będzie pić, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On pójdzie przed jego obliczem, w duchu i w mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom i nieposłusznych ku zrozumieniu sprawiedliwych, aby pozyskać dla Pana lud przygotowany. Łukasz posiadał wiele cech przypominających apostoła Pawła. Obydwaj mężowie byli pisarzami inspirowanymi przez Boga. Nie oglądali Pana cielesnymi oczyma, ale zostali przez Ducha Świętego pouczeni o wszystkim, co dotyczy Jego osoby. Obydwaj mieli specjalne posłannictwo do narodów, ale nie zapomnieli przy tym o narodzie żydowskim. Dlatego na początku tej Ewangelii znajdujemy szczegółowy opis ówczesnego położenia Izraela, chociaż w istocie objawia ona łaskę Pana Jezusa dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla Żydów. Służba kapłańska w świątyni była sprawowana zgodnie z zaleceniami Dawida, a bałwochwalstwo było wyplenione. O tej służbie dowiadujemy się z pierwszej księgi Kronik 24 rozdziału. Dom Pana był bogato ozdobiony. Mamy tutaj odnośnik z Ewangelii Łukasza, 11 rozdziału, 25 wersetu. I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. A więc dom Pana był bogato ozdobiony. Ale gdzie było serce narodu i jego przywódców? Jedynie kilka serc było oddanych Bogu, między innymi serca kapłańskiego małżeństwa. Małżeństwo to miało jednak zmartwienie. Było bezdzietne. Sprawa ta była przedmiotem nieustannej modlitwy Zachariasza. Jego wytrwałość została poddana ciężkiej próbie. Dopiero wówczas, gdy oboje małżonkowie byli w podeszłym wieku, nastąpiło wysłuchanie modlitwy.
Jakże długo musiał czekać również Abraham na wypełnienie obietnicy, którą otrzymał. Mogła ona zostać spełniona dopiero wtedy, gdy zniknęła wszelka ludzka nadzieja. Bóg musi niekiedy zabrać nam naturalne i ludzkie wsparcie, abyśmy tego, o co prosimy, oczekiwali tylko od Niego.